Cześć wszystkim! Znowu po 7. Ciąg świątyni złych żywiołów. Jesteśmy z powrotem w tym pobojowisku. Nie potrzebujemy tutaj nic. Jedynie co potrzebujemy, to zejście tutaj. Jest taki tunel skrótowy. Tutaj są dwa tunele wyjściowe. Dobrze. Zbadajmy każdy z nich. Jeden z nich prowadzi tutaj. Na tą opuszczoną farmę. Tak. Generalnie nic więcej tutaj nie ma. Ruszam. Natomiast drugie przejście prowadzi gdzieś, gdzie nas już chyba bardziej by interesowało. Mianowicie na trzeci poziom świątyni. Dobra, jesteśmy. Nawet podpisane. Jest świątynia, trzeci poziom. Dobra, to ruszajmy. Właśnie, co do czarów. A, mam jeszcze coś do zobaczenia. Magiczny naszyjnik, który znaleźliśmy, to naszyjnik przystosowania. Zapewnia noszącej jego postaci niewrażliwość na wszelkiego rodzaju gazy. Co robił amulet ukrycia? Amulet odporności na wykrycie i zlokalizowanie sprawia, że postać rzucająca na jego właściwie dowolne zaklęcia ze sfery boskiej musi wykonać udany rzut. Wyczar poskutkował. Elmo, ty to dostaniesz. A są... Będzie odporny na gazy. Dodatkowo mamy jeszcze pierścień mniejszej odporności na ogień. Lawos to dostanie. Ojejku, nie możesz dwóch nałożyć. Możesz, dziękuję. Bo tak. Bo Lawos ma kulę ognia ze sobą. O, kurczę, nie zauważyłem, że masz dodatkowy czar poziomu pierwszego, którego mogłem wykonać. Wykorzystać. Dobra, dostaniesz na przyszłość. W każdym razie... Z poziomu trzeciego dostajesz dwa kule ognia. Głęboki sen. Powinien się... Z grubsza przydawać ten czarki. Póki co. I co? I dałem widmowego zabójcę. Na poziom czwarty. Jeżeli dobrze to czytam, to żeby przeżyć widmowego zabójcę, musisz najpierw rzucić udany rzut na siłę woli, potem udany rzut na wytrwałość. I jeżeli to ci się uda, to wtedy możesz zmniejszyć obrażenia to 3k6. Jeżeli którykolwiek z tych rzutów ci się nie uda, to giniesz. To brzmi ciekawie. Zobaczymy. Powinno dobrze działać na takich potworów walczących wręcz. Dobra. Właśnie. Mugox dostał dodatkowy czar. Dam mu kocioł zwinność. Tutaj zmieniłem trochę. Dam reinkarnację. Więc... Pierwsza osoba, która zginie w najbliższym czasie, będzie naszym królikiem doświadczalnym. Albo stanie się królikiem, zależy jak to interpretować. W opisie czaru jest napisane, że może powrócić w innej postaci. Nie mam najmniejszego pojęcia, co autor miał na myśli. Ale się przekonamy. Kryte ukryte drzwi. Okej, zobaczmy. Gdzie my jesteśmy? Nadal jesteśmy na poziomie trzecim. Na innym poziomie trzecim. Tak, tak. To przejdźmy się tu i tam. Co my tu mamy? Błędne ogniki. Konrok, jesteś w stanie się dzielić? Ładnie. Nie do końca śmiertelnie, ale nieźle. To bolało. Dobra. Do elektryczności. Trzeba uważać na nie.
Trzeba bardzo na nie uważać. Dobrze. Podejdź tutaj. 11. Dobra. Liczę na rozpłatanie. Dobra, rozpłatanie weszło, ale spudłowało. Dobra, ładnie. Ruszam. Podejdź tutaj trochę bliżej i przepływ odwagi. Oczywiście. Jak sobie życzysz? Dobra. Tu za bardzo nie zrobisz, co? Dobrze. No nieźle, nieźle. Jak sobie życzysz? Do usług. Ty poczekaj. Oczywiście. Ej. Tak jest. Ludzie, liczyłem na więcej. Dobra. Dobra, Sol. Dobrze. Ładnie. Dobrze. Light, ty też poczekaj. Dobra, ładne pudła. Możliwe, że ich się nie da dźgnąć w plecy, bo nie mają pleców. Ale to zobaczymy. Jak sobie życzysz? Dobrze. Podejdź jak w sumie. Jak sobie życzysz? Elmo, spłatanie? Dobra. Ładnie. Dobrze. Są w następnej turze. Z boską wolą. Do usług. Dobra, Light, też nic nie zrobisz. Dobra, zdejmijmy go. Oczywiście. Oczywiście. Dobrze, zabach, robisz ten barłem, ale coś ci to nie wychodzi. Dobra. Tak jest. Lawis, ty nic. Ruszam. Soul. 10. KP 33? Co? Aż tak trudno trafić tego dziada? Jeżeli nadal nie będziecie mieli problem z trafieniem, to... Oczywiście. Posilimy się magicznymi pociskami. Dobra. Dobra, koniec tego. Dobrego. Magiczne pociski. Dobra, Funrock. Staniesz jakąś potkę. Nie wiem dokładnie jaką, ale pi. Nie zaszkodzi. Wygląda na to, jakby tutaj czegoś brakowało. Jakiejś postaci. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie. Co my tu mamy? Łanie? Ej! Jesteśmy przyjacielami przyrody. Czego nas atakujecie? Elmo, ratuj nasze tyły. Dobra, czy on coś nam zrobił więcej? Nie, tylko chyba ma taką animację wybuchu. Nic więcej nam nie zrobił. Dobra, Mogo. Zaproponuj tej łani.
kłujące spotkanie, czy jakby to ująć. Oczywiście. Lustrzane odbicie, okej. Oczywiście. Wiem, jak sobie z tym poradzić. Tak jest. Szarża? Tak jest. Ładnie. Nie wiem, co jeszcze potrafi robić ta łania. Czyli będzie rzucać jakieś jeszcze bardziej czary kolejne. Tak jest. To pewnie coś z tym trzeba będzie zrobić. Dobra. Natychmiast. Tyle jeżeli chodzi o twoje lustrzane odbicie. Dawaj sobie jedną turę więcej życia. Oczywiście. Okej. Lavos, możesz pomóc z tymi, grzybami? Okej, chyba tutaj jest zablokowane przejście. Natychmiast. Dobra, nieważne. Ruszam! A, lustrzanych odbić. Oberwałaś, spoko. Ruszam. Test ukrycia? O co chodzi? Nie mam pojęcia. Dobra. Dobra, może dobrze. Pozbądźmy się tych grzybów. Okej, wszyscy są oślepieni z jakiegoś powodu. Okej, może o to chodzi z tym testem ukrycia, tylko nie wiem, co nas oślepiło, czy te wyjące grzyby, czy coś innego. Możliwe, że to te grzyby wybuchając nas oślepiają. Oczywiście. Okej, dlatego te testy ukrycia musimy stosować. Dobra, nie wiem, co Łania chciała na nas rzucić. Ale biorąc pod uwagę, jak dużo ma punktów życia, to nie wiem, czy chce się przekonać. Oczywiście. Dobra, ty jako druid. Chyba nie masz nic, co chciałbym zużyć. Jak rozkażesz. Dobra, większe rozpłatanie weszło jako pierwszy raz, ale nic dużo nie zdziałało. Dobra, nie wiem, jak długo to oślepienie ma niby trwać. Czy musimy to rozproszyć? Dobra. A niedługo się przekonamy. Z boską wolą. Oczywiście. Dobra. Von Rock, zdziel tą łanię w tyłek. Jak mogłeś zbudować taką wielką dupę? Dobra. Wiecie co? Mamy rozproszenie zaklęć? Nie. Ciekawe, czy magiczne pociski będą w stanie je rozproszyć. Trochę szkoda mi marnować magiczne pociski na coś, co możemy po prostu atakować wręcz. Natychmiast. I w końcu przełamać. Ruszam. Dobra. Z boską wolą. Okej. Większość ludzi już nie jest oślepiona. Dobrze. Von Rock, czy tym razem będziesz w stanie trafić? Oczywiście. Nie. Rzut woli. Dobra, Von Rock. Jeżeli chodzi o obronę, to całkiem nieźle rzucasz. Tym bardziej, że miałeś plus 2. Więc twoja szansa, że udało ci się to odeprzeć, była bardzo mała. Ale cóż, natychmiast. Super. Natychmiast. Partazyna naprawdę
olbrzymie obrażenia zadaje. Do usług. Oczywiście. Zauroczenia osoby. Funrok. Znowu 15. Dobra. Kiedyś ubijemy to łanie w końcu. Zanim zauroczy większość naszej drużyny. Natychmiast. Dobra. Elmo. Co jest? KP 28. Skąd te potwory mają taką dużą KP? Może ja po prostu tu jestem winny tego, że nie mam... jak w normalnej drużynie nie mam kapłana, który mógłby rzucić błogosławieństwo na zwiększenie ataku. Dobra, łanio, czy miałeś coś przy sobie? Magiczny długi miecz. Ciekawe. Od razu go zbadam. Długi miecz plus 3. Ciekawe. Dajmy może Bugoksowi. Nie wiem, czy będę chciał to na razie komuś dawać. Masz ten swój długi miecz płomieni plus 1 na razie, działa on całkiem nieźle, więc go nie zmieniajmy. Dobra. No taki zakątek ogrodziany. Nie wiem, jakby to nazwać. Altankę wypoczynkowa świątyni. Jest zejście do poziomu 4. Gdzieś, gdzie jeszcze nie chcemy się udawać. Chcemy tutaj jeszcze pozwiedzać. Dobra. Wejście na poziom 2. Właśnie, mamy jeszcze jedną rzecz na poziomie 2. Oczywiście. Natychmiast. Jak rozkażesz. Jesteśmy tutaj. Cudnie. Przejdźmy do tej kapliczki ognia. Jakieś przejście. To jest przejście. Ponieważ Mugo ma teraz zwinność, kocią zwinność, powiedzmy zwinność psa, gdzie mógł to rzucić na Funroka i Funrok powinien być w stanie otworzyć tą skrzynkę, która wcześniej się nam nie udało otworzyć. Dobra, Funrok. Żeby być pewnym jeszcze. Jeszcze raz, raz. Oczywiście. 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 Dobra. Więc tak, Light. Zainspiruj go. Inspiracja. Ruszam. Na Funrok. Mugo. Zwinność psa na Funroka. Żeby mieć pewność, to jeszcze zdejmiesz zbroję, żeby cię to nic nie ograniczało. Oczywiście. Voila! Równo 35. Ekstra. Ruszam. O, patrz. A ja dostaję tylko połowę. Miecz oburęczny. Jestem w każdym stopniu zaintrygowany i magiczne mikstury. Dobra, Lavos, powiedz nam, co my tu mamy. Jestem nadmiernie obciążony. Nie narzekaj, tylko gadaj. Tak jest.
Oczywiście. Pochodnia mrozu. Zaraz to zobaczymy dokładniej. Dobrze. Jak sobie życzysz? Pochodnia mrozu to magiczny miecz oboręczny plus 3. Opatrzony czarem, który powoduje, że każde trafienie zadaje dodatkowo 1k6 obrażeń od zimna. Ponadto pochłania pierwsze 10 punktów obrażeń od ognia z każdego ataku na postać padającą tą bronią. Ekstra to będzie lepsze niż to, co ma... Soul. Odporność na energię, ogień też się przyda. Odporność na ogień. Nie wiem, komu chcę to dać. Ty, tylko ty nie możesz korzystać ze swojego ekwipunku w postaci zwierzęcej. No nic, dobra. Oznacza, że to awansowało w hierarchii najlepszych broni, jakie póki co posiadamy. Dla ciebie, Soul. Ekstra, fajnie. Jestem zadowolony, że tutaj wróciłem. A w międzyczasie... wracajmy na poziom trzeci. Tutaj chyba widzę jakieś zejście, skorzystajmy z niego. Tak jest! Dobrze. Możesz? Ruszam. Dziękuję. Dobra, lajcik, ty zmień z powrotem piostkę na przepływ odwagi. Ruszam. Mam nadzieję, że nikt nas nie usłyszał. Ciekawa komnata. Dobra. Dzień dobry. Halo? Czyby ten troll chciał z nami porozmawiać? Nie? Okej. Nie chcesz z nami gadać, nie chcesz z nami walczyć? To zrobimy to po swojemu. Oczywiście! Mi się podoba, jak on, jak Funrock walczy tą bronią i po prostu komuś... robi zamach w tył. Także wali go w tył czachy tą pałą. Tak jest. Dobrze. Klucz trolla z północnego zachodu. Okej. Dobrze. Ten nie był tak głupi, jak poprzednik. Natychmiast. Da się zrobić. Dobra, zaszarżujmy go. Jak rozkażesz. 24, ładnie. Jak sobie życzysz. Ugo, ognia. Jak sobie życzysz. Elmo? Dobra. To działa? Elmo lepiej się przedziera od Funrocka. Takie drobne spostrzeżenie. A Funrock? Oczywiście. Podejdź tutaj. Okej, okay, zaczęła się kolejna tura i on miał już kolejny atak okazjonalny. Mimo, że jeszcze jego tura się nie zaczęła. Warto to mieć na uwadze. A? Dobrze. Pasywne dymcierpnik. Natychmiast. Dobra. Natychmiast. Klucz trolla z północnego wschodu. Okej. Okay. Znaczy, że będą kolejne trolle?
Dobrze. Nie wiem do końca, co to niby oznacza. Dobra. Bra Elmo, zacząłeś. To dobi. Dobra. Natychmiast. Klucz trolla kolejnego. Może gdybyśmy nie przechodzili przez tą świątynię jak siekiera przez las, to może byśmy teraz wiedzieli, o co chodzi. Ale... Jak rozkażesz. W sumie nie przeszkadza mi to. Dobra. Anti, dobra, podejdź. Jak sobie życzysz? Jak rozkażesz? Ładnie. Natychmiast. Dobrze. No i dobra. Nie wiem, do czego możemy tego potrzebować, ale mamy to. Dobra, idziemy dalej. Dobra. Przy okazji, że jakieś drobne leczonko. Co ja mogę użyć jedną z tych mikstur? Ekstra. Etin. Czy on będzie chciał z nami rozmawiać? Czy on nas po prostu nie widzi? Wolę nie sprawdzać. Chociaż... Czego chcieć? Po co ty mi znowu tu? Ja ci nie lubić. Dobra. Jak nas nie lubisz, to... potraktujemy cię w jeden sposób. Von Rock, rób swoje. Jeps. Jakiegoś powodu to mi się podoba. Dobra. Tak jest. Ładnie. Tak jest. Naszyjnik 17 czegoś. Jakichś kryształków. I dużo złota. Dobra, pytanie, czy to są te klucze od tych troli? Chyba, że tutaj potrzebowaliśmy tych kluczy od troli. Galaretowaty sześcian. Natychmiast. Ostatnio jak z jednym walczyliśmy, to gra nam się skraszowała, więc nie mam zbyt dobrych wspomnień. Dobrze. Elmo, szarża. Dobra. Soul szarża. Ruszam. Ekstra. Niedźwiedź polarny ma zdecydowanie bardzo małą szybkość. Można go nazwać, że jest dosłownym czołgiem. Nie tylko pod względem tego, ile ma punktów życia. A moment, Anti, ile ty masz KP? 23 w postaci tego niedźwiedzia. To nawet lepiej niż w twojej normalnej postaci, bo w twojej normalnej postaci masz 20 KP. Ten niedźwiedź polarny ma dosyć wytrzymałą skórę. Dobra, trzy ogry i szaman ogrów. Lavos, gdzie jesteś? Lavos? Gdzie jesteś? Nie zostawiliśmy cię gdzieś z tyłu? Zostawiliśmy cię gdzieś z tyłu.
jest mi z tego powodu niezmiernie przykro. Oczywiście. Dobra. Zobaczymy, co możemy tutaj bez ciebie porobić. Pokombinować, nie wiem. Natychmiast. Może jakąś śliskość? Tak jest. Super. Na to miałem nadzieję. Dobra. Mu go szczelej w szamana. Nie chcemy, żeby nam tutaj szamanował. A reszta może się zająć jedynym tym, który się nie podciął. Natychmiast. Asul. Natychmiast. Ładnie. To ci się nie udało. Okej. Nie powstrzymało go to od... Tak jest. Odrzucania czarów. Funrock. Oczywiście. Liczę na ciebie. Light, ognia. Ognia, trafienie krytyczne. Mogę. Szybki strzał. Z boską wolą. Ładnie. Elmo ognia. Dobra. Auć. Dobra. Dobrze. Anti. W końcu dobiegniesz do pola walki. Ty. Krok pięciostopowy. Ruszam. I ognia. Ładnie. O to mi chodziło. I rozpłatanie z krytykiem za 40 punktów życia. Jeszcze okazja do ataku. Ładnie, ładnie. Dobrze wchodzi ten miecz. Bardzo się cieszę, że go zdobyliśmy. Funrock. Oczywiście. Auć. Może nie powinienem tego robić. Miałem nadzieję, że ten szaman nie będzie miał aż takich poważnych ataków. Realmo. Podcięcie. Tak jest. Podcięcie. Soul. Podcięcie. Miałem nadzieję, że pierścień swobody ruchów ochroni Soula przed podcięciem, ale cóż. Ruszam. Dobra. Do usług. Ale nie dwa trafienia. Coś jest nie tak. Nasza drużyna trafia ciosy. Tak nie powinno być. Dobra. Dobrze. Natychmiast. Że ładnie się uleczyłeś. Oczywiście. On rok ładnie. No i dobra. Lavos, przydałbyś się jakiś czas temu. Da się zrobić. No cóż. Tak jest. Tak jest. Ruszam. Jak rozkażesz. Tak jest. Natychmiast. Natychmiast. Magiczny oszczep. Już mieliśmy takich parę w pobliżu, znaczy w przeszłości. Oczywiście. Dobra. Nic więcej tu nie ma. Wracamy się. Co my tu jeszcze mamy? Korytarz w tą stronę.
Odkryto sekretne drzwi. Natychmiast! Śpiący mężczyzna. Okej. Okay. Dzień dobry. Co? Co się dzieje? Kim jesteś? Nazywam się Saul. Kim jesteś? Na Biori! To książę Thromel! Uspokój się, Elmo. Kim jest ten książę Thromel? To jeden z największych bohaterów bitwy na polach Emridy. Kilka lat temu zaginął. Czy te informacje są prawdziwe? Tak. To chyba prawda. Książę Thromel to ja. Ty masz głos kogoś z Gotika. Mam to na końcu języka. Walczyłem na południu. Pewnego ranka obudził mnie jakiś hałas. W mym namiocie ujrzałem jakieś postaci w czerwonych szatach. Wezwałem strażę i chwyciłem w dłoń Fragaraka. Ale zanim zdołałem zaatakować, poddałem się władzy jakiegoś diabelskiego zaklęcia. Chyba ktoś, kto czytał intro, chyba ma ten głos. To był rok 573. Miałem wkrótce poślubić Lady Jolene z Veluny. Jak ona się ma? Co możesz mi powiedzieć o Jolene? Dobra, wiecie co? Nie zgadnę, czyli to jest to głos. Jak ktoś wie, niech napisze w komentarzach, bo na pewno to słyszałem, ten głos z Gothic, ale nie mam pojęcia, kto go ma. O Lady Jolene nic nie wiem, ale mamy teraz rok 579. Jesteś tu już 6 lat. 579? Na wszystko co święte. 6 lat rozłąki to długi okres. Muszę natychmiast powrócić do Chantle. Mogę ci w tym pomóc. To bardzo hojna oferta. Podążę za tobą, jeśli wyprowadzisz mnie z tego przeklętego miejsca. Jasne, ruszajmy. Mamy postać nową. Zbroja łuskowa, plus 4, słaba, magiczny miecz. Wow, plus 17 premie. A, ten miecz jest plus 4. No, nieźle, nieźle. Złoty pas. Magiczny sztylet? Możemy to komuś oddać ten pas? Oczywiście, że nie. Oraz dwa magiczne zwoje. Złoty amulet. Nie wiemy, co robi. I złoty pierścień. Też nie wiemy, co robi. KP20. Dobra, ma dosyć słabą zbroję. Dlatego ma słabe KP. KP20 to nie jest za dużo. Dobra, czy możemy się domyśleć właściwie, jakie ty masz klasy? Plus 10. Więc masz jedną klasę na 10 poziomie. Domyślam się, że to jest wojownik. Biegłeś w głonie broni egzotycznej. To jest miecz półtora ręczny? Tak, to jest miecz półtora ręczny. Plus 4. Plus 4. Dobra, no. Ten gość jest wymiotaczem. Ma 95 punktów życia. Plus 17 do ataku, kurde. Dobra, czytałem o nim. Kiedy wyjdziemy pierwszy raz z świątyni, oczywiście, to on się od nas odłączy. Przy najbliższym razie, kiedy wyjdziemy na powierzchnię, to on się od nas odłączy. Ale póki co możemy z niego skorzystać. Może nie ma zbyt dużego KP. Ale plus 17, to ma obrażenia, tak, od 4 do 14, masz pewnie dwa ataki masz, tak? Dwa. Musiałbyś mieć 11 poziom, żeby mieć 3 ataki. I siłę ma plus 3, czyli obrażenia 7 do 17. I na pewno przynajmniej jeden cios prawie zawsze trafi. Więc dobra. Zatrzymamy go na razie. Thromiel. Dobra. Dobra. Zobaczmy. Możesz go zaszarżować? Mogę to zrobić. Nie możesz.
Uszczelmy go, zanim upadli na żarca, chyba miał dużo ataków. Dobra. No nic, chciałem go przetestować w walce pierwszej. Oczywiście. Ale nic. Tak jest. Dobra. Zatrzymamy sobie gościa na chwilę. Póki co nie mamy potrzeby wychodzić na powierzchnię, więc postaramy się jak najwięcej trzeciego poziomu zbadać z nim w drużynie. Dopiero później. No, trochę nam pożre expów, chociaż 32, wszyscy dostali 52, on tylko 30, więc chyba zużywa mniej expów niż postacie, które nie są na 10 poziomie. Więc trochę nam zeżre expów, ale zobaczymy. Może być przydatnym nabytkiem, jeżeli napotkamy na jakieś trudniejsze walki na tym poziomie. Pewnie napotkamy. Dobra, to było tyle na dzisiaj. Dobra, zwiedzamy dalej poziom trzeci. No tutaj chyba też ma być troszkę rzeczy do zwiedzania. Zobaczymy. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.